powiedział takim ludziom, jaką byś dał radę, co o tym myślisz? Tak jak mówię, trzeba to robić na zamkniętych jakichś parkingach, placach, drogach, gdzie nie ma ruchu publicznego. No i najlepiej próbować od jakichś mniejszych motorków lub nawet jazdy na kole, na rowerze, żeby po prostu poczuć to i wiedzieć jak się przy takich ewolucjach różne sprzęty zachowują. Także też oczywiście ubrany, ochraniacze jakieś, kask to już nawet nie mówię, no to nawet nie ma co wsiadać bez kasku. No i tak jak mówię, trzeba uważać. Sport jest dla każdego, każdy może go spróbować, ale jeżeli po prostu się boi, ktoś się bardzo boi robić różne ewolucje, powinien na spokojnie, naprawdę spokojnie sobie. Thank you.